Dzień dobry Państwu. Proszę o zajmowanie miejsc. Jest godzina 10:01. Otwieram 33. sesję Rady Powiatu Częstochowskiego. Witam serdecznie wszystkich Państwa zgromadzonych dzisiaj na sali obrad. Witam wszystkich gości szanownych, którzy nas zaszczycili mimo tej sytuacji, jaka jest. Wszystkich Państwa, którzy są na sali obrad. Prosiłbym o stwierdzenie prawomocności obrad. Proszę o głosowanie. Poczekajmy jeszcze chwilkę, bo jeszcze mamy, dajmy czas na głosowanie. Ale pan starosta głosuje za. Okej. Okay. Proszę Państwa, jeszcze kilku Państwa radnych nie zagłosowało. Poczekajmy chwilkę. Mamy jeszcze koleżankę Elżbietę i kolegę Mieczysława, Joannę jeszcze. Dobra, jeszcze mamy koleżankę Joannę. To zadzwonimy do koleżanki. No, dzień dobry panie przewodniczący. Dzień dobry, kłaniam się z sesji Rady Powiatu. Koleżanko Joanno, czy jest koleżanka, potwierdza obecność na sesji? Tak, potwierdzam. Dziękuję, bo nie widzę tutaj głosowania. Nie wiem, co z internetu. Dobrze. Dziękuję dobrze. Bardzo, dziękuję. Proszę Państwa, potwierdziliśmy jednogłośnie obecność na sali, znaczy uczestnictwo w sesji i stwierdzam, że nasze obrady są prawomocne. Proszę Państwa, sytuacja polityczna w Polsce i na całym świecie jest bardzo trudna. My w powiecie częstochowskim, mając wiele lat współpracy z Ukrainą, chcemy w tej chwili pokazać, że jesteśmy z narodem ukraińskim i zapraszam w tej chwili pana starostę Krzysztofa Smele, który wygłosi oświadczenie władz powiatu częstochowskiego w sprawie agresji Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy. Bardzo proszę, panie starosto. Nie będziemy stawać. Witam wszystkich obecnych na sali i tych, którzy nas obserwują w internecie. No tak się stało, że mamy dzisiaj sesję i no i tak się stało, o czym już cały świat wie, że nastąpiła agresja Rosji na Ukrainę.
A tym bardziej przed chwilą się dowiedziałem, bo my łączności z Ukrainą nie mamy. Próbowaliśmy się dodzwonić, ale łączności nie ma. Ale poprosiłem Grzegorza Dynera, który w tej chwili jest na Cyprze u córki. No i od strony tamtej udało mu się dodzwonić, ale komunikat jest taki, że nie ma już powiatu śniatyńskiego, bo się zamienił, znaczy się jest powiat kołomyjski i zbombardowane zostały lotniska w Kołomyi i w Iwano-Frankowsku, czyli w tym okręgu, gdzieśmy tam wiele razy bywali i obserwowali. Nie udało mu się skończyć rozmowy, no właściwie to chyba szans nie ma, żeby oni przyjechali na statuetkę, ale dekralowali taki przyjazd. No myślę, że w stanie wojennym i w tej chwili w takiej sytuacji, jak tam jest, to ciężko im będzie przyjechać i prawdopodobnie nie policzyliśmy, bo od rana się tutaj zebraliśmy, jakby chcąc pozbierać myśli i co to dalej, bo za chwilę pewnie będzie tak, że od wojewody przyjdzie sygnał już taki konkretny, żeby organizować miejsca dla uchodźców i w zasadzie tak się może zdarzyć, że te nasze priorytety, pomysły na inwestycje, czy na remonty, czy na zakupy mogą się diametralnie zmienić, bo w zasadzie to jakby tak policzyć, to 3 godziny, jak szybko dojechali do Lwowa, do Kijowa, to tak szybko mogą przyjechać do Polski. Może do Częstochowy. Okazuje się, że dyplomacja w dzisiejszym świecie ma niewiele do zaoferowania i wydawało się, że można coś uratować. Niestety się nie udało uratować. Dlatego pozwoliliśmy sobie tak na bieżąco wyprodukować oświadczenie władz powiatu częstochowskiego w sprawie agresji Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy. Czujemy, że tak powinniśmy zrobić. Mieliśmy podpisywać list intencyjny, umowę z nowym powiatem kołomyjskim i w tym roku jest 20 lat, jak zaczęliśmy współpracę, bo w 20 mieliśmy z Niemcami jubileusz, 20 z Ukraińcami 18, no ale nie wiem, czy i kiedy do czegoś takiego dojdzie. Ja przeczytam Państwu to oświadczenie. No parę osób je przeczytało i prosiłbym, żebyśmy je później ewentualnie przegłosowali. Realizacji doczekał się najgorszy z rozpatrywanych scenariuszy. Rosja dokonała ataku agresji na suwerenną Ukrainę. W Europie trwa otwarty konflikt zbrojny. W obliczu tych faktów samorząd powiatu częstochowskiego wyraża stanowczy sprzeciw wobec działań Federacji Rosyjskiej. Istnienie wolnej Ukrainy jest jednym z najbardziej kluczowych gwarantów bezpieczeństwa całej Europy. Niestety konflikt ten nie tylko potyczki możnych tego świata, ale przede wszystkim osobista tragedia wielu zwykłych ludzi, których jutro stanęło pod znakiem zapytania. Polska wraz z rozwojem wydarzeń na Ukrainie musi spodziewać się fali uchodźców. Powiat częstochowski jest przygotowany na tę ewentualność. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich zakończył rozpoczęte nad ranem działania, potwierdzając gotowość zaplecza noclegowego oraz sprzętowego. Mając świadomość, że wojna dotyka przede wszystkim cywili, już dziś deklarujemy nasze wsparcie dla obywateli ukraińskich. Służby starosty są w stałej gotowości, pracują i przygotowują szczegółowe plany działania dostosowane do dynamiki sytuacji. Uwaga wszystkich zwrócona jest dziś na naszą wschodnią granicę. Przyszedł czas sprawdzianu aktualności, wartości cywilizacji Zachodu. Europa jak nigdy potrzebuje solidarności. Społeczność międzynarodowa musi zareagować. Wszyscy musimy stanąć po stronie wolności. Bracia Ukraińcy, jesteśmy z wami i nie zostawimy was bez pomocy. Dziękuję. Dziękuję. Treść tego oświadczenia będzie zamieszczona w opisie sesji w internecie. Proszę Państwa, myślę, że powinniśmy zasygnalizować poparcie dla tego oświadczenia
I myślę, że to głosowanie, to nasze poparcie powinno być wyrażone w formie głosowania. I zrobimy tak, jeżeli nie usłyszę głosu, który będzie wstrzymujący się albo przeciwny, uznam, że przyjęliśmy to oświadczenie przez aklamację. Poczekam na głosy ewentualne wstrzymujące się lub też przeciwne i w ten sposób zasygnalizujemy, zademonstrujemy swoje poparcie i to, że podpisujemy się pod oświadczeniem, który pan starosta był uprzejmy wygłosić. Nie ma żadnych głosów ani wstrzymujących się, ani przeciwnych. Stwierdzam, że oświadczenie władz powiatu częstochowskiego w sprawie agresji Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy zostało przyjęte przez aklamację. Przechodzimy do następnego punktu obrad, a jest nim przedstawienie porządku obrad. Porządek obrad otrzymaliście Państwo w formie elektronicznej, tak jak zawsze, w materiałach sesyjnych. Chciałem zapytać Państwa, czy są jakieś głosy, które wprowadzają poprawki lub też dodatkowe punkty obrad. Proszę bardzo. Dziękuję. Proszę Państwa, nie ma żadnych poprawek, uwag. W takim razie proszę o przegłosowanie porządku obrad. Czekamy jeszcze na 3 głosy. Musiał zadzwonić. Dobra. 25 osób zagłosowało za przyjęciem porządku obrad. W następnym punkcie mamy przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. Tradycyjnie protokół był wyłożony w biurze Rady. Mieliście Państwo możliwość, okazję do ewentualnie zweryfikowania tegoż protokołu. I ja jeszcze zapytam w tej chwili, czy są jakieś uwagi, propozycje zmian w tym protokole. Proszę bardzo. Dobrze, nie widzę. Proszę o przegłosowanie w takim razie protokołu obrad z poprzedniej sesji. Dobrze, jeszcze kolega Adam.
abonent chwilowo nieustępny. Przyjdzie mu bezpłatną wiadomość SMS o treści proszę o pilny kontakt. Wybierz jeden. Dobrze, 25 osób zagłosowało za przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. W tej chwili w punkcie 5 powołujemy Komisję Uchwał i Wniosków i proponuję tutaj panią radną Mariannę Dziura. Wyraża zgodę, okej. Pan dyrektor Markowski wyraża zgodę. Dziękuję bardzo. Mamy dwuosobową Komisję Uchwał i Wniosków i proponuję przegłosować ten skład osobowy. Bardzo proszę. Ktoś z państwa jest za przyjęciem tej komisji w tym składzie personalnym? Bardzo proszę. Za. Jestem za. Bo tu jest coś zawiesza się. Dobrze. Zadzwonię do kolegi Adama. Jakiś problem techniczny ma. Halo? Chciałem zapytać kolegę, czy jest pan, czy kolega jest za powołaniem Komisji Uchwał i Wniosków w składzie zaproponowanym przez nas? Halo? Nie wiadomo. W każdym razie uznaję, że 24 osoby zagłosowały za składem tej komisji. Jedna osoba nie zagłosowała, prawdopodobnie z powodów technicznych. W następnym punkcie obrad jest informacja z działalności starosty i zarządu w okresie międzysesyjnym. Poproszę pana starostę Krzysztofa Smelę o przedstawienie tejże informacji. Bardzo proszę. Informacja ogólna dotycząca ważniejszych działań starosty częstochowskiego zarządu powiatu w okresie od 20 grudnia do 24 lutego 2022. Taki krótki wstęp, no, co się wczoraj wydawało, że wiele rzeczy możemy uniknąć, a dzisiaj nam się już nic nie wydaje. To się po prostu dzieje i to się dzieje tak szybko. No, że rzecz nawet sobie chyba nie potrafimy wyobrazić, co to będzie dalej. Okazuje się, że te wszystkie głosy i debaty możnych tego świata są niczym tak naprawdę. A zabezpieczenia na wypadek konfliktów są żadne. Żadne. Czyli jeśli ktoś uznaje, że ma na tyle siły i chęci i przyzwolenia, żeby sobie szybko zaatakować, no to tak po prostu robi i trudno to oceniać w kategorii jakby normalnych zachowań, no ale taki jest świat. Taki mamy świat. I jeszcze wczoraj mogliśmy sobie tutaj debatować i projektować różne działania. A dzisiaj po prostu kto wie, czy bardzo szybko nie musimy przereformować swoich pomysłów, budżetów, no i dostosowywać się do, no do sytuacji takiej bieżącej. No tak osobiście to nie wiem, jakoś tak mi się od godziny 4 rano, jak się dowiedziałem, czy od 5 do 6, to coś we mnie się tak rozleciało i tak trudno mi normalnie koło tego przechodzi, myślę, że w większości z nas. No ale jakoś tu musimy iść do przodu i próbować coś z tym robić. Należy się spodziewać, że to się tak szybko nie zatrzyma i będziemy jakieś koszty jako państwo, jako powiat ponosić i to spore. Jeszcze się dobrze nie zaczęło, a już kurs złotego, no jest tam się z godziny na godzinę się po prostu sypie.
co będzie dalej. No, odnośnie ropy to też są informacje, że w górę, więc to, co chwilowo było w dół, to za chwilę się może okazać z różnych powodów, no, z wiadomych powodów nieaktualne. Przedmiotem posiedzeń zarządu były sprawy następujące. Projekty uchwał Rady Powiatu, informacje dotyczące sytuacji w związku z epidemią koronawirusa i tu można powiedzieć, że w naszych jednostkach na wczoraj nie było przypadków, a w starostwie mamy chyba 8 osób w izolacji. Informacje dotyczące realizacji inwestycji drogowych, zatwierdzanie aneksów do arkuszy organizacyjnych szkół i placówek, omówienie propozycji podpisania umowy między miastem, gminą Częstochowa na dofinansowanie ośrodka pomocy z potrzebami alkoholowymi. Informacja dotycząca programu wyrównywania różnic między regionami. Zatwierdzenie wysokości stawki żywieniowej w ośrodku szkolno-wychowawczym w Bogumiłku. Zajęcie stanowiska w sprawie zmiany odszkodowania za nieruchomość drogową. Informacja w sprawie planowanego remontu budynku starostwa powiatowego w Częstochowie. Lada dzień mieliśmy przystępować do tego remontu. No pewnie przystąpimy, póki mamy jeszcze pieniądze, bo się za chwilę może okazać, że możemy ich nie mieć. Informacja dotycząca złożonego wniosku o płatność końcową dla DPS-u Lelów. Informacja dotycząca planowanych działań w kierunku wykonania parkingu na działce przy ulicy Korczaka w Częstochowie. No w zasadzie ta działka jest utwardzona w części, jest tam ogrodzenie, montowana jest brama. No mamy mały problem z obywatelem, który ciągle się tam domaga jakichś swoich uwzględniania pomysłów. Niemniej nadzór budowlany potwierdza, że prawo jest po naszej stronie i myślę, że w niedługim czasie, nie wiem, tydzień, dwa, będzie tam możliwość parkowania. Rozpatrywaliśmy kilka razy propozycję wniosku do złożenia w ramach trzeciej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład i takie propozycje zostały wypracowane, o czym powiem później przy omawianiach zadań w Powiatowym Zarządzie Dróg. Rozpatrzyliśmy wniosek wójta gminy Rędziny w sprawie partycypacji w kosztach zadania, które nazywa się zagospodarowanie terenu oraz remont brzegów i skarb stawu wraz z budową zatoki parkingowej w Kościelcu, ulica Wolności. Przyjęliśmy również sprawozdanie starosty częstochowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w powiecie częstochowskim za rok 2021. Przyjęliśmy sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Zajęliśmy stanowisko w sprawie wskazania kolejności do regulacji stanów prawnych nieruchomości zajmowanych pod drogi powiatowe przy naszych inwestycjach. Przyjęliśmy informację dotyczącą organizacji publicznego transportu zbiorowego. Przypomnę, że od stycznia funkcjonuje transport w trochę zmienionej wersji. Już się przygotowujemy do zamówienia następnego na lata 2023, być może 2025. Zobaczymy, na jaki okres spróbujemy to następne zamówienie sporządzić. Myślę, że 3 lata to jest minimum, tak żeby przedsiębiorcy też mieli szansę, powiem kolokwialnie, ogarnąć się i sobie wyobrazić jakieś zakupy i przystosowanie swoich zasobów transportowych do naszych wymogów. Myślę, że na wakacje takie rozstrzygnięcia już powinny być. Zajęliśmy stanowisko w sprawie poniesienia kosztów wykupu gruntu na poszerzenie pasa drogowego z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Łochynia, gmina Mykanów. Jest tam taka potrzeba, żeby się nawiązać do wiaduktu nad autostradą w kierunku na Borowno i wykupić pas od ewentualne przyszłe inwestycje. I takie stanowisko zarząd zajął pozytywne, że taki pas
wykupimy od osoby prywatnej. Wysłuchaliśmy informacji na temat programu kompleksowego wsparcia w programie dla rodzin Za życiem w zakresie rozwoju sieci mieszkań chronionych. Przyjęliśmy informację dotyczącą braku środków finansowych na świadczenia dla rodzin zastępczych. No i tutaj też sobie musimy z tym poradzić, przesuwając środki. Zajęliśmy stanowisko w sprawie zatrudnienia osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej zawodowej. Rozpoznaliśmy wniosek wójta gminy Rędziny dotyczący wydania aktualnego zezwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej wraz z przyłączami w granicach pasa drogowego drogi powiatowej numer 1061S. Zarząd zajął się również takim konkretnym podziałem kompetencji w zakresie organizacji ruchu w powiecie częstochowskim. U nas są dwa wydziały, które jakby zajmują się drogami. Jest PZD, który od strony technicznej powinno się tym zajmować i jest Wydział Komunikacji, który w zakresie organizacji ruchu też się powinien tym zajmować. Ustaliliśmy, że takie drobne rzeczy, które uda się załatwić własnymi siłami, będziemy robić sami, a rzeczy trudniejsze będziemy zlecać firmom zewnętrznym. Przyjęliśmy informacje w sprawie planów dotyczących przyszłych inwestycji w jednostkach organizacyjnych powiatu częstochowskiego. No, generalnie chodzi tam o źródła ciepła, o ogrzewanie, o kolektory. No i spróbujemy w jakieś wbić się projekty, czy w Polskim Ładzie, czy w inne europejskie, czy krajowe. Rozpatrzyliśmy pozytywnie wniosek PZD dotyczący zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia. Zatwierdziliśmy plan dofinansowania zadań w zakresie upowszechniania kultury, sportu i turystyki współorganizowany przez starostwo powiatowe w roku 2022. Ja bym tutaj nie był złym prorokiem, już nam się wydawało, że ten rok będzie w miarę przewidywalny. Przypisaliśmy sobie pewne daty i miejsca co do naszych najważniejszych wydarzeń, oby nam się udało, chociaż teraz mam wątpliwości. Sprawozdanie z zakresu gospodarowania powiatowym zasobem nieruchomości za rok 2021. Podjęliśmy decyzję w sprawie przystąpienia do prac nad wnioskiem aplikacyjnym do Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich dotyczących dwuletniego projektu pod nazwą Promocja nowoczesnych scaleń gruntów w Polsce przyczyniających się do wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. Jest to temat, którym od lat się zajmujemy. Jest to nasz priorytet i chcemy w tym województwie przynajmniej być w czołówce samorządów, które będą uczestniczyły w projektach. No, to się ma przekładać na pozyskiwanie środków, a to są miliony złotych. Przyjęliśmy informację dotyczącą wyliczenia średnich miesięcznych kosztów utrzymania w domach pomocy społecznej i średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w 2022 roku. Zajęliśmy stanowisko w sprawie objęcia systemem monitoringu wizyjnego automatycznych stacji meteorologicznych wybudowanych przez powiat częstochowski. Tutaj naczelnik rozdawał konkretne już adresy do połączenia się z tymi stacjami. Można sobie sprawdzić samemu, co one tam przewidują, jak działają. Zajęliśmy również stanowisko w sprawie ustalenia wysokości stypendium dla uczniów na rok szkolny 2022-2023. Co roku to robimy. Są pewne zmiany, jeśli chodzi o wysokości tych stypendiów. Nie są one aż tak wielkie, no ale tam trochę będą większe. No i jeszcze taka jedna informacja, której... Znaczy powiem tak, że na nasze służby wiedziały, że mamy naliczoną źle subwencję oświatową, no ale nie ma się co przyznawać za szybko, że się ma więcej. No okazało się, że ktoś się bachnął w ministerstwie o 750 tysięcy. No i nam zabiorą te pieniądze.
i musimy sobie te 750 tysięcy poszukać, no pewnie kosztem czegoś. Bo u nas za dużo możliwości nie ma. Pewnie kosztem dróg z wolnych środków, bo tak innej możliwości za bardzo nie widzimy. Proszę Państwa, mam tutaj sprawozdania z kilku wydziałów, ale ja może skupię się na tym PZD, jeśli ktoś będzie uważał, że trzeba przeczytać wszystko, to ja to przeczytam, ale wydaje mi się, że to nie wszystko jest tak, aż tak ważne. Powiem tylko, że to, co się dzieje na drogach, to próbujemy działać. Oczywiście pojawiły się po zimie dziury. Przesuwamy środki tak, żeby jak najszybciej z bieżącego funkcjonowania przeznaczyć na remonty, nie czekając do kwietnia, kiedy będziemy mówić o wolnych środkach. Powiem Państwu tylko tyle, że co zgłosiliśmy do Polskiego Ładu. Gdzieś tu mam to zapisane. Rozbiliśmy to na dwa zadania, czyli ten z udziałem 5%, jeśli chodzi o ten podstawowy Polski Ład, jeśli chodzi o te inwestycje na obszarach PGR-owskiej z udziałem 2%. Powiem, no muszę to powiedzieć, że w tych pomysłach uczestniczyli posłowie. Pani poseł Łyżyńska, pan poseł Giżyński. I wiem, że tam w tej części koniec polsko-lelowskiej pan poseł Trepka się też włączał, no ale tam trochę inaczej poszło, jak miało iść. No ale jakieś tam ustalenie jest, że jak Polski Ład będzie dalej, to będziemy te zadania, co się nie da umieścić. Było takie źródło jak drogi popowodziowe, którego od 2 lat nie ma. Niektórzy zapominają, że nie ma, a nie ma i chyba nie będzie. Przynajmniej w tym roku. Także na to nie ma co liczyć i proszę jakby nie kierować w stronę powiatu takich zapotrzebowań, zróbmy to z popowodziowych. Nie ma popowodziowych. Są tylko jednorazowe środki budżetu państwa na sytuacje spowodowane klimatem, ewentualnie jakimiś tam sytuacjami nieprzewidzianymi typu osuwiska czy jakieś zapadliska na drogach, ale tylko w danym roku. Jeśli coś się wydarzy w 2022, wtedy wojewoda interweniuje. Wszystko, co przed 2019 rokiem zostało zweryfikowane, na to pieniędzy nie ma. Trzeba sobie radzić w inny sposób. I teraz 18 lutego złożyliśmy następujące wnioski. Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Rzeżęczyce-Skrzydlów-Krasice, gmina Kłomnice i Mstów. Wartość inwestycji 13 400 000, wnioskowana kwota 12 730 000, deklarowany udział własny 670 000. Przebudowa drogi powiatowej Kuźnica-Grodziska-Rudniki-Kolonia, gmina Koniecpol. Przewidywana wartość inwestycji 7600 000. Kwota wnioskowana 7220, deklarowany udział 380. No powiem, że tu mamy takie... No na bieżąco musimy reagować, ponieważ to było zgłoszone do Funduszu Dróg Samorządowych. No i mam też taką informację, niezbyt optymistyczną. Dwie drogi mieliśmy w pierwszej dziesiątce na pozycjach 2 i 9 w rezerwie, czyli Stary Broniszew. I właśnie ta inwestycja, no niestety po ostatniej weryfikacji premiera Broniszew znalazł się na 4. miejscu, a ta inwestycja na 10. No i nasze jakby optymistyczne zapędy trochę się ostudziły, bo nie wiadomo, czy się ta 4. złapie z oszczędności, a 10. pewnie nie. I trzeci temat w Polskim Ładzie, przebudowa drogi powiatowej Kamienica Polska w gminie Kamienica Polska. Wartość inwestycji 2 miliony 380. Wnioskowane środki, deklarowany udział 119 tysięcy. I teraz wnioski złożone z funduszu Polski Ład, edycja
Państwowe Gospodarstwa Rolne. Przebudowa, remont drogi powiatowej na odcinku Mykanów, węzeł autostradowy w kierunku Kościelec Rudniki, etap pierwszy. Przewidywana wartość 3 miliony 70, kwota wnioskowana 3 miliony 70 tysięcy udział własny i budowa chodnika z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej Cegielnia, Kuchary, gmina Mstów. Wartość inwestycji 2 miliony 50, kwota wnioskowana 2 miliony, deklarowany udział 500 tysięcy. No i wyobrażamy sobie, że te inwestycje przejdą. Mamy przynajmniej deklarację posłów, że no będą się starać, żeby to jakoś tam przepchnąć. Mam nadzieję, że im się uda, że bo razem żeśmy to jakoś przerabiali i no a resztę czekamy na następne rozdanie i pewnie następnych zobaczymy, jakie będą aktualne możliwości po tym, co się zaczyna dziać. No jak było dobrze bez wojny, to nam się to jakoś układało w jedną całość, że co nabór to kilka dróg przejdzie i nie tylko dróg, No ale zobaczymy, no nie ma co wyrokować aż tak na zapas. Jakby nie było, to musimy funkcjonować. Jakby ktoś uważał, że trzeba się zapoznać z resztą tego sprawozdania, jest to do wglądu, nie chcę tu was zanudzać drobnymi sprawami, bo się okazuje, że przy tym, co się dzisiaj dzieje, to są sprawy drobne i może nie warto sobie tym za bardzo głowy zaprzątać. Dziękuję. Dziękuję panie starosto. Proponuję przejść do następnego punktu obrad. Jest nim informacja z działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie oraz Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie powiatu częstochowskiego w 2021 roku. Ja zapowiadałem na początku sesji, że mamy gości. Tymi gośćmi są pan brygadier Marek Radosz, komendant miejski Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie oraz młodszy brygadier Kamil Dzwonnik, przedstawiciel Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie. Serdecznie witamy panów brygadierów, panów komendantów i proszę o zabranie głosu pana brygadiera, który Marka Radosza, który przedstawi nam informacje z działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie oraz Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie powiatu częstochowskiego w 2021 roku. Bardzo proszę. Dziękuję za głos. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie wszystkich, pana starostę, pana przewodniczącego, Wysoką Radę, wszystkich, którzy nas oglądają przez internet. Pozwólcie państwo, że usiądę i na siedząco przedstawię informacje. Tak jak już tutaj było powiedziane, wczoraj, kiedy przygotowywaliśmy się tutaj do przekazania informacji, sytuacja polityczna była nieco inna, zadania dla Państwowej Straży były nieco inne. Po tej dzisiejszej nocy, po tych informacjach, no niestety, musimy to wszystko zmienić, plany tak samo, mamy pewne już dyspozycje w tym zakresie, ale bądźmy dobrej myśli, że wszystko skończy się dobrze i te plany, które na rok bieżący sobie postawiliśmy, które przedstawię na końcu, zrealizujemy w 100%. A teraz chciałbym się skupić na działalności Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie w roku 2021, jak również działalności Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie powiatu częstochowskiego. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie działa na terenie miasta Częstochowy i powiatu częstochowskiego. Jak dobrze wszyscy wiemy, powiat częstochowski to 16 gmin tworzących ten powiat. Powierzchnia działania to 1682 km i ten teren zamieszkują mieszkańcy w ilości 341 tysięcy z informacji ostatnich. Niestety muszę tutaj zaznaczyć, że ilość tych mieszkańców nam spada z roku na rok. Jest to bardzo niebezpieczne z naszego punktu widzenia, z tego względu, że ilość etatów, ilość pracowników Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej uzależniona jest od liczby mieszkańców i chcę tutaj nadmienić, że jak żeśmy spadli poniżej 350 tysięcy, niestety teraz walczę i tutaj z kierownictwem komendy
w cudzysłowie oczywiście walczę, rozmawiam z komendantem wojewódzkim i z komendantem głównym, żeby nam jednego etatu nie zabrali, bo zadań przybywa, obowiązków coraz więcej, a niestety ilość mieszkańców i wyznacznik ten jest dosyć rygorystyczny i utrata jednego etatu jest dla nas bardzo ważna i uważam, że ta walka, jeszcze raz podkreślam, w cudzysłowie jest warta grzechu i walczymy, żeby ten etat został tutaj u nas w komendzie. Na chwilę obecną, tak jak już wspomniałem, mamy 237 etatów funkcjonariuszy, strażaków i 4 etaty cywilne. W poszczególnych korpusach służby to 46 oficerów, 71 aspirantów i 120 podoficerów. Jak co roku działalność Komendy Miejskiej oparta jest o roczny plan działania, plan pracy. Corocznie jest ten plan zatwierdzony zarówno przez pana starostę powiatu częstochowskiego, jak i przez pana prezydenta miasta Częstochowy. Aby mówić o działaniach, najpierw dokonywana jest zawsze analiza zagrożeń, jakie występują na terenie naszego miasta i powiatu, z czym możemy się spotkać, z czym możemy mieć do czynienia. Zagrożenia te, które stanowią podstawę do określenia stopni zagrożenia, to transport kolejowy, kołowy, zagrożenia wynikające z cieków wodnych, akwenów wodnych, z zakładów, których na terenie znajdują się substancje niebezpieczne zakwalifikowanych do tak zwanych zakładów dużego i zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Na terenie powiatu mamy jeden taki zakład, jest to rozlewnia gazu Janigaz w miejscowości Konopiska, zakwalifikowany do grupy zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Pozostałe zakłady znajdują się na terenie miasta Częstochowy. Rodzaj i ilość budynków, tutaj klasyfikacja do odpowiedniej kategorii zagrożenia ludzi, grup wysokości, przebiegający przez nasz powiat rurociąg płynny Pern, stanowiący także zagrożenie do bazy z Koluszek, z bazy w Koluszkach do bazy w Boronowie, gazociągi przemysłowe. No jak na nasz powiat znaczna ilość obszarów leśnych, obszary leśne zaliczone do pierwszej kategorii zagrożenia pożarowego, tej najwyższej ze względu na drzewostan sosnowy, no i teren Jury Krakowsko-Częstochowskiej, gdzie występuje dużo jaskiń, duży ruch turystyczny, również związany też z klasztorem jasnogórskim, gdzie ten ruch pątniczy, szczególnie w okresie letnim, jest dosyć duży. I tutaj mamy mapę zagrożeń występujących. Przed sesją tutaj już z panem przewodniczącym zamieliliśmy dwa zdania. Gmina Starcza, która do tej pory była w tym najniższym stopniu zagrożenia, spowodowało, a przebieg autostrady spowodował i dokonana analiza spowodowała, że teraz mamy już tylko dwa rodzaje gmin na terenie naszego powiatu ze stopniami zagrożenia, czyli jest to drugi stopień zagrożenia i trzeci stopień zagrożenia. Cały powiat zakwalifikowany jest do trzeciej grupy zagrożenia. Tak to wygląda. Tutaj mamy mapkę z przedstawiającym poszczególnymi gminami i terenami gmin sąsiednich, znajdujących się na terenie poszczególnych powiatów sąsiednich, które też mogą stanowić zagrożenie dla naszego miasta. W związku z tymi zagrożeniami, jak doskonale wszyscy sobie zdajemy sprawę, występują zdarzenia, które jako Państwowa Straż Pożarna musimy reagować i usuwać, nieść pomoc osobom potrzebującym. Do tych działań mamy taki właśnie potencjał ratowniczy, 3 jednostki ratowniczo-gaśnicze, 4 jednostki ratowniczo-gaśnicze, 3 w Częstochowie i 1 w miejscowości Koniecpol. Także korzystamy tutaj na podstawie podpisanego porozumienia z jednostką ratowniczo-gaśniczą Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej, gdzie kadeci w ramach nauki i praktyk zdobywają wiedzę, umiejętności, doświadczenie, działając razem ze strażakami Komendy Miejskiej, ale też ogromny potencjał tutaj druhów ochotników z terenu powiatu częstochowskiego. 126 jednostek, 40 jednostek włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i 86 jednostek poza krajowym systemem ratowniczo-gaśniczym. W roku poprzednim, 2021, żadna jednostka nie była włączana do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Został przedłużony termin jak gdyby przynależności do tego krajowego dla jednostki OSP Starcza, ponieważ ten system, ten Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy, jednostki włączone teraz już są na czas określony, na czas 5 lat i po 5 latach trzeba przedłużyć. Na rok bieżący zaplanowano jest włączenie jednej jednostki. Tutaj na marginesie pragnę poinformować, że w ubiegłym tygodniu podpisaliśmy takie porozumienie trójstronne z wójtem gminy Kłomnice, z prezesem jednostki OSP Karczewice Garnek i komendantem
komendantem miejskim o przystąpieniu i włączeniu tej jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Dlaczego akurat ta jednostka? Dlatego, ponieważ na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdziliśmy, że tam jest taka potrzeba, a tym bardziej jednostka OSP Karczewice jak najbardziej do tego się nadaje. Nasze działania związane z kontrolami, ze sprawdzeniem ich gotowości, z wyszkoleniem, z przygotowaniem sprzętowym zapewniają taką możliwość. Na rok ubiegły, na rok przyszły zaplanowane jest kolejne włączenie jednostki ratowniczo-gaśniczej do systemu. Jest to jednostka OSP Borowno. Wiąże się to także również na podstawie przeprowadzonej analizy z rozbudową autostrady i z możliwością wjazdu na obszar autostrady. Jednostka znajduje się jak gdyby po wschodniej stronie autostrada 1, także taka analiza przeprowadzona i wykazała jak najbardziej zasadność tej jednostki włączenia do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Rok 2021 to rok, w którym doszło do ogółem do 7553 zdarzeń, z czego to 1030 to pożary, 5626 to miejscowe zagrożenia i 397 alarmów fałszywych. Proszę zwrócić uwagę, później będzie to ładnie na wykresie wyglądało, że pożary stanowią coraz mniejszą część wszystkich zdarzeń. Państwowa Straż Pożarna czy Ochotnicza Straż Pożarna to tylko z nazwy jest jeszcze pożarna, natomiast jest ogólnie służbami ratowniczymi w szerokim słowa tego znaczeniu. W stosunku do ogólnej liczby interwencji, to tak jak już mówiłem, pożary to tylko prawie 15% zdarzeń, miejscowe zagrożenia to aż 80% i alarmy fałszywe to 5,6%. W porównaniu do roku 2020 nastąpił spadek ilości zdarzeń, niewielka spadek, ale spadek o 3,8%, a dokładnie o 279 zdarzenia mniej. W poszczególnych tutaj grupach no to mamy spadek ilości pożarów o 516 zdarzeń, wzrost natomiast jest miejscowych zdarzeń o 252 takie zdarzenia i spadek alarmów fałszywych. W poszczególnych grupach to były przede wszystkim to pożary też małe, miejscowe zagrożenia to też małe i lokalne o takim charakterze. W grupie alarmów fałszywych największą grupę wyjazdów stanowiły alarmy w dobrej wierze, aż 225 zdarzeń, z instalacji wykrywania 151 zdarzeń i w złośliwych, tak zwanych złośliwych alarmów fałszywych 21 wyjazdów. Fakt tutaj, jak gdyby uwagę chciałbym zwrócić na z naszych statystyk, że wynika, że rok w rok wzrasta ilość alarmów fałszywych z instalacji wykrywania. Dwa zdania na ten temat. Wynika to z tego powodu, że mamy coraz więcej obiektów użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, które są wyposażone w system sygnalizacji pożaru. Na naszym terenie do Komendy Miejskiej połączonych jest aż 110 takich obiektów. Jesteśmy drugą komendą w województwie po Komendzie Miejskiej w Katowicach, gdzie ta liczba jest na takim poziomie. I wtedy tutaj generuje się dużo alarmów fałszywych, ale także większa świadomość mieszkańców mieszkań jednorodzinnych, budynków wielorodzinnych, gdzie do ochrony przed czadem czy przed tlenkiem węgla, przed dymem montowane są czujki. I kiedy ta czujka zadziała, jest telefon do Straży Pożarnej, żeby zainterweniować. Jak najbardziej słuszna koncepcja. My stoimy na stanowisku i prowadzone nasze kampanie społeczne jak najbardziej są za tym, żeby tych czujek było jak najwięcej z bezpieczeństwem mieszkańców, osób przebywających w tych mieszkaniach, ponieważ doskonale wszyscy sobie tu zdajemy sprawę, że tlenek węgla to jest gaz, który jest ani bez zapachu, ani by niesmakowy, niewyczuwalny przez nasze organy węchowe. Także tutaj jak najbardziej słuszna droga i jesteśmy za tym, żeby było tego jak najwięcej, mimo tego, że nasza praca będzie też większa, bo będzie tych wyjazdów, domyślamy się, więcej. Z takich charakterystycznych zdarzeń to tutaj, które chciałbym przedstawić, jakie miały miejsce na terenie powiatu częstowskiego, to 5 marca zeszłego roku, pożar remizy OSP. Raczkowice już w momencie dojazdu objęty był pożarem, jak gdyby inaczej. Budynek składał się z trzech części. Tutaj patrząc na to zdjęcie na samym dole od lewej strony, to była część garażowa. Na szczęście ze względu na prowadzone prace remontowe pojazd samochodowy, pojazd ratowniczo-gaśniczy nie znajdował się w remizie i znajdował się u drucha na placu. I w części środkowa to część taka typowa sala zabaw, do spotkań kulturalnych i ta nam na samym końcu w oddali część administracyjno-biurowa. W momencie dojazdu pierwszych zastępów ten budynek stał cały w ogniu, to zdjęcie u góry przed
przedstawia właśnie, że cała konstrukcja dachu była w ogniu. No i niestety uległo zniszczeniu. U góry widzimy pożar, natomiast za dole widzimy coś, co po pożarze zostało zniszczone, czyli ta część środkowa, kulturalna sala i część garażowa. No można powiedzieć, w tym całym nieszczęściu ten sukces taki, że ten samochód nie spłonął, był wyprowadzony, straty mniejsze. Drugie zdarzenie to 10 maja w miejscowości Brzyszów pożar sklepu handlowego. W wyniku zwarcia instalacji elektrycznej prawdopodobnie doszło do pożaru budynku. Pożar się rozprzestrzenił po elewacji na konstrukcję dachu, spalenie konstrukcja dachu i wyposażenie tego sklepu. No i największe działania tutaj w dniach 14 lipca w godzinach wieczornych, popołudniowych, około godziny 18 nad wschodnią częścią naszego powiatu, gmina Koniecpol, gmina częściowo także Dąbrowa Zielona, Lelów i Janów, przeszła trąba powietrzna. Intensywne opady deszczu, silny wiatr, może nie trąba, ale silne podmuchy, silny wiatr spowodował, że doszło do uszkodzeń przede wszystkim linii telefonicznych, linii elektrycznych, linii telefonicznych, jak również mieliśmy do czynienia z zerwaniem kilkunastu dachów, uszkodzonych dachów, duża, niezliczona ilość uszkodzonych drzew. I tutaj chciałbym bardzo serdecznie podziękować panu staroście, służbom pana starosty, Wydziałowi Zarządzania Kryzysowego na czele z panią naczelnik, ale także pozostałym członkom zarządu za ogromną pomoc, jaką utrzymaliśmy jako Państwowa Straż Pożarna, ponieważ nie było problemu z dostarczeniem na miejsce prowadzonych działań, czy to plandek, czy jakichś innych środków. A także dziękuję tutaj członkowi zarządu, panu Jelonkowi Gwidonowi, za zapewnienie tego zaplecza socjalnego, przede wszystkim za zorganizowanie na bazie szkoły podstawowej wyżywienia, ciepłej herbaty dla strażaków, bo nie ukrywajmy, w tych działaniach długotrwałych prowadzone były i zaangażowane były siły i środki z całego powiatu. Także bardzo serdecznie w imieniu własnym, ale tych strażaków, którzy tam brali, bardzo serdecznie dziękuję. I również dziękuję panu staroście, ale teraz jako już prezesowi OSP z Zarządu Powiatowego za sprawne działanie druhów ochotników i ogromną pomoc z ich strony. Nadmienię, że przez całą noc pracował sztab kryzysowy, w którym pracach uczestniczył zarówno pan starosta, pani naczelnik, ale byli także i komendant wojewódzki, nadbrygadier Jacek Kleszczewski, wicewojewoda, Magdziarz, Robert. Także tutaj pomimo tej tragedii myślę, że zadania, na które spoczywały zarówno na barkach Państwowej Straży Pożarnej, jak i druhów ochotników, udało nam się tą pomoc ponieść i udzielić osobom poszkodowanym. Nadmieniam także, że mieliśmy pierwszy raz tutaj do czynienia z taką sytuacją, że w jednej z miejscowości gminy Lelów, miejscowości Męchów, w tym czasie odbywał się obóz harcerski dla młodych harcerzy. Tam było 64 osoby, w tym 56 harcerek i harcerzy. W wyniku tak silnego wiatru część drzew została uszkodzonych. Dzięki Bogu nikomu nic się złego nie stało. Ewakuowaliśmy ten obóz harcerski w pierwszej kolejności do budynku mieszkalnego, budynku użyteczności publicznej, to jest budynek koła gospodyń wiejskich w miejscowości Męchów, a następnie dzięki wójtowi gminy Lelów do sali gimnastycznej, sali przy szkole w Lelowie i tam bezpiecznie. Podkreślam, mimo tak dużych zniszczeń, tak dużych szkód, które wywołał ten silny wiatr i burze, nikt nie uległ żadnym, nie było osób poszkodowanych, żadnych rannych, ani tym bardziej żaden nikt nie zginął. Także jeszcze raz serdecznie dziękuję za tą pomoc. Tutaj mamy zestawienie takie poszczególnych gmin. Co charakterystyczne, chciałbym zwrócić uwagę, że po raz pierwszy, bo to jest porównanie poszczególnych gmin, miasta Częstochowy i powiatu częstowskiego. Po raz pierwszy od kiedy istnieje Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, czy od roku 99, mamy taką sytuację, że ilość zdarzeń jest większa w powiecie niż w mieście. Ale myślę, że tutaj wpływ miała właśnie ta trąba i te zdarzenia z lipca zeszłego roku, gdzie tą statystykę nam wywindowały, także w mieście było 3347 zdarzeń, natomiast w samym powiecie 3706. No i takie najbardziej gminy, które tutaj w czołówce, to
tak jak już mówiłem, wynikające z tego, z tej trąby powietrznej, z tego opadów, to gmina Koniecpol 546 zdarzenia, no i gminy, gdzie jest, że tak powiem, największe natężenie, gęstość zaludnienia, a także przebiegają główne szlaki komunikacyjne, przede wszystkim droga DK1, kiedyś teraz droga DK91, gmina Mykanów, gmina Poczesna, gmina Mstów. Najmniej, najbezpieczniejsze tutaj pan przewodniczący uśmiecha się, tak, gmina Starcza, tylko 44 zdarzenia i gmina Mstów, gmina Przyrów, przepraszam, 89 takie zdarzenia. Także życzmy sobie, żebyśmy wszyscy mieszkali w bezpiecznych miejscowościach, żeby tych zdarzeń było jak najmniej, no ale to jest nieuniknione. I tutaj statystyka przedstawiająca to samo, tylko że w wykresach słupkowych, to co mówiłem, ilość, porównanie zdarzeń w poszczególnych grupach, pożarach miejscowych, alarmach fałszywych, miasto i powiat. Charakterystyczny tylko ten punkt, mówię, po raz pierwszy wzrasł większa ilość zdarzeń w powiecie niż w mieście. Tutaj wykres przedstawiający ilość zdarzeń w poszczególnych miesiącach. Czerwona linia to pożary, jak tradycyjnie miesiąc marzec, kwiecień to wzrost ilości pożarów suche trawy. Później już tak utrzymujący się na stałym poziomie. Natomiast ta linia niebieska to są miejscowe zagrożenia, wzrost w okresie wakacyjnym, czyli ta skutki tych anomalii pogodowych z lipca w gminie Koniecpol, ale także z działania związane z usuwaniem owadów błonkoskrzydłych, tam szerszenie osy. Tutaj przedstawienie od roku 2011 zdarzeń. Proszę zwrócić uwagę, 2011-2012 to jeszcze przewaga tych słupków czerwonych, ilość pożarów nad miejscowymi zagrożeniami, ale już od roku 2013 do roku 2021 słupek czerwony, czyli pożary w stosunku do tego niebieskiego słupka zdecydowanie mniejsza, czyli przewaga miejscowych zdarzeń. I to co podkreślam, Państwowa i Ochotnicza Straż Pożarna to tylko z nazwy, natomiast bardziej można by tu powiedzieć, że to jest służba ratownicza niosąca pomoc wszystkim poszkodowanym oczekujących takich zdarzeń. Ilość zdarzeń w całym naszym mieście i powiecie, w terenie działania komendy utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie, ponad 7 tysięcy od już jakiegoś dłuższego czasu. Rok 2021 to kolejny rok, kiedy mierzymy się z wirusem, koronawirusem, z wirusem SARS-CoV-2 i działania z tym związanych. Tak samo jak i Państwo, tak samo i Państwowa Straż Pożarna i druhowie ochotnicy włączeni są w te działania związane z tą pandemią, z usuwaniem skutków i pomocą ludności. W roku 2021 to troszkę inny charakter działań. Poza tym, że zabezpieczaliśmy izby przyjęć w początkowym kilku miesiącach, to był styczeń, luty, natomiast później charakter działalności się nieco zmienił, czyli przede wszystkim dystrybucja maseczek, płynów dezynfekujących, ale także dowóz osób do szczepień, do punktów szczepień. W roku 2021 do takich wyjazdów związanych z dostarczaniem osób, może brzydko powiedziałem, z dowozem osób do punktów szczepień wykonaliśmy 227 wyjazdy, dowieźliśmy 283 osoby do zaszczepienia się. Ale także nowość, na terenie działania Komendy Miejskiej w Częstowie utworzony został punkt bank tlenu i w ramach jeden z trzech takich banków, który znajduje się na terenie województwa śląskiego, dostarczamy tlen do szpitali, do obiektów, gdzie ten tlen jest potrzebny i taka zachodzi potrzeba. Osoby poszkodowane w wyniku zdarzeń związanych czy to z pożarami, czy z miejscowymi zagrożeniami, śmierć poniosło 65 osób, w pożarach 5 osób, natomiast w wyniku miejscowych zdarzeń, i tutaj mam na myśli wypadki, innego wszystkiego rodzaju zdarzenia, 60 osób. Jest to spadek w stosunku do roku poprzedniego, bo w roku poprzednim, czyli 2020, mieliśmy takich osób śmiertelnych 90. Osób rannych w wyniku zdarzeń to 606 osoby, podczas pożaru 28 osób, a natomiast podczas miejscowych 578.
Dofinansowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych, tutaj kilka źródeł dofinansowywania. Pierwsze to dofinansowanie z środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na kwotę 400 tysięcy, troszkę ponad. Dotacja 5 tysięcy plus dla każdej jednostki na kwotę 610, w sumie 122 jednostki uzyskały takie dofinansowanie. Dotacja na punktów szczepień. Ponieważ istniał taki program zorganizowany przez rząd, że druhowie ochotnicy, tak jak i koła gospodyń wiejskich, mogły organizować punkty szczepień i tam prowadzić taką działalność, w ramach tego zdobywały punkty i później były to na środki finansowe przekładane. I tutaj szczególnie dwie jednostki się zapisały, OSP Karczewice i OSP Borowno, gdzie na sumę 17 620 znalazły dofinansowanie. Również dofinansowanie z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska to kwota ponad 200 tysięcy. Kolejne dofinansowanie dla jednostek ochotniczych straży to dotacja KSRG, tutaj przede wszystkim na zakup nowego sprzętu. W roku poprzednim udało się pozyskać jednostkom ochotniczych straży pożarnych 4 nowe samochody. Były to średnie samochody ratowniczo-gaśnicze i tutaj była jednostka OSP Wiercica, OSP Nakło, OSP Kocin i OSP Piasek. Szkolenia. Tak, po roku pandemii pierwszym, kiedy były zawieszone ćwiczenia, zauważyliśmy, że jest potrzeba przeszkolenia znacznej ilości druhów ochotników, ponieważ ze względu na takie potrzeby musieliśmy to wezwanie podjąć. Przeprowadziliśmy aż 6 takich szkoleń, z czego 5 to było szkoleń podstawowych, w wyniku których przeszkoliliśmy 182 osoby druhów, które mogą brać czynny udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych. I jedno było szkolenie dla 20 druhów i dla kierujących działaniami ratowniczo-gaśniczymi. Do tych zdarzeń musimy czymś dojechać. Dojeżdżamy samochodami, które w wyniku tych przejechanych dróg, łącznie przejechaliśmy 172 tysiące metrów. Tu jest wykaz, ile żeśmy zużyli paliwa, prawie 47 tysięcy litrów oleju napędowego, 6 tysięcy benzyny. Zakupy. Co udało się pozyskać w roku 2021, to możemy się tutaj pochwalić 3 nowymi samochodami. Zacznę od samego dołu. Są to 2 samochody ratowniczo-gaśnicze przeznaczone do działań ratowniczo-gaśniczych. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy GCBA na podwoziu marki Scania. Wartość takiego samochodu to 1 150 000. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu MAN. Wartość 1 124 000. I lekki samochód rozpoznawczy Ford o wartości 180 prawie tysięcy. Oprócz tej działalności typowo operacyjnej, tej, której najbardziej, szanowni państwo, nas znacie, ale to jest także i działalność kontrolno-rozpoznawcza, do której jesteśmy zobowiązani ustawą Państwowej Straży Pożarnej, czyli nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych. I tutaj w roku poprzednim przeprowadziliśmy 208 czynności kontrolnych, kontrolując 311 obiektów. Nasze działania są ukierunkowane przede wszystkim na obiekty użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego, czyli tam, gdzie przebywają osoby, żeby je najbardziej chronić i przestrzegać tych przepisów w tych obiektach, ale nie tylko, także kontrolujemy zakłady przemysłowe, produkcyjne, magazynowe i obszary leśne. Na terenie powiatu częstochowskiego przeprowadziliśmy z tych 208 czynności kontrolnych 88 w 160 obiektach. Jak kontrola, to nieprawidłowości, bo nie ma tak, że jest wszystko idealnie. W wyniku tych czynności przeprowadzonych stwierdziliśmy 313 nieprawidłowości stanowiących naruszenie przepisów przeciwpożarowych i tutaj takie najczęściej powtarzające się to zły stan techniczny lub brak sprawności urządzeń przeciwpożarowych, które znajdują się na wyposażeniu, czyli tych przysłowiowych hydrantów, systemu oddymiania czy oświetlenia ewakuacyjnego oraz zły stan techniczny instalacji użytkowych, bo to aż 69 takie przypadki, czyli instalacja elektryczna, odgromowa, gazowa, przewody kominowe, dymowe i spalinowe, a pozostałe to oznakowanie dróg ewakuacyjnych, stanu dróg pożarowych, zaopatrzenia w wodę, szkoleń pracowników czy gaśnic. Tak jak już powiedziałem, nieprawidłowości, czyli później musimy, że tak powiem, dążyć do usunięcia tych nieprawidłowości, czyli wydajemy decyzję.
W wyniku tych czynności kontrolno-rozpoznawczych wydaliśmy 66 decyzji administracyjnych nakazujących wyeliminowanie tych nieprawidłowości. W tym dwie były takie decyzje bardzo rygorystyczne. Decyzja o zakazie eksploatacji, czyli charakter stwierdzonych nieprawidłowości spowodował, że nie mogliśmy sobie pozwolić na dalej użytkowanie takich obiektów, ponieważ stwarzało to bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania pożaru i zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi. Takie dwie decyzje, to była jedna instalacja lakiernia, gdzie bez żadnych zabezpieczeń dokonywano procesu lakierowania z użyciem przede wszystkim środków, które stwarzały niebezpieczeństwo zagrożenia pożaru lub wybuchu. I drugi to było składowanie materiałów palnych w miejscu do tego niedozwolonym. To były ciekłe materiały palne w znacznych ilościach. Wydaliśmy też 5 upomnień i 5 tytułów wykonawczych, wszczynając postępowanie egzekucyjne. Oprócz tej działalności związanej z kontrolą przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, to także działalność związana z oddawaniem nowych budynków do użytkowania. To obowiązek wynikających z przepisów ustawy Prawo budowlane. Tutaj na terenie powiatu częstochowskiego zajęliśmy stanowisko w stosunku do 19 obiektów. To były 11 obiektów użyteczności publicznej, jeden budynek zamieszkania zbiorowego, 7 budynków produkcyjnych, magazynowych. Większość budynków była bez uwag, bez sprzeciwu. Działalność profilaktyczna, to co już mówiłem, oprócz tej działalności typowo ratowniczej, kontrolnej, prowadzimy także kampanie społeczne, czy to czad i ogień, czyli obudź czujność, montaż czujek, ale także stop pożarom traw, kręcimy bezpieczeństwo, okres wakacji, okres ferii, spotkania z dzieciakami na obozach, w ośrodkach kolonijnych, a także na naszej małej strażnicy, chociaż nie ukrywam, że działalność ta jest cały czas ograniczona ze względu na pandemię. Rok bieżący, myślę, że uda nam się to, pomimo tej sytuacji, o której tu już była mowa kilkukrotnie, uda nam się te plany zrealizować, no to przede wszystkim kontynuację działań zmierzających do uzupełnienia braków sprzętowych, wymiany sprzętu zużytego. Staramy się o zakup kolejnego pojazdu gaśniczego, będzie to ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy, rozwój sieci ratowniczej poprzez włączanie tej jednostki, kolejnych jednostek do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, współpraca z jednostkami samorządowymi miasta, powiatu, ale także poszczególnych gmin. Działania zmierzające do zapewnienia właściwego stanu technicznego budynków będących i tutaj będąc przy głosie bardzo serdecznie Wysokiej Radzie dziękuję za przegłosowanie budżetu na rok bieżący. Wiem, że tam Państwowa Straż Pożarna i Komenda Miejska jest uwzględniona. Bardzo serdecznie dziękuję za te środki, które Państwo żeście dla nas przeznaczyli. Kontynuowanie działalności kontrolno-rozpoznawczej mającej na celu dbanie o przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych, akcje edukacyjne i na samym końcu napisałem takie coś, wdrażanie ustawy o ochotniczych strażach pożarnych. To jest nowe zadanie, ponieważ od 1 stycznia bieżącego roku obowiązuje ustawa o ochotniczych strażach pożarnych, a takim jak gdyby głównym celem tej ustawy było wprowadzenie świadczenia ratowniczego dla druhów ochotników, którzy prowadzą tą działalność ratowniczą, uczestniczą i tutaj wdrażanie tego będziemy, myślę, ten rok będzie pracowity, ponieważ pierwszy rok z naszych informacji, które ustaliliśmy na terenie naszego powiatu, tutaj powiem powiatu i miasta Częstochowy, bo takie mamy informacje, mamy około 400 druhów, które w tym roku będą się starali przystąpić wystąpić z wnioskiem o przyznanie świadczenia ratowniczego. Także tutaj takie zadanie nas czeka. Także ja bym miał tyle jeszcze raz tutaj na ręce pana przewodniczącego, pana starosty, całego zarządu, wszystkich radnych Wysokiej Rady. Bardzo serdecznie dziękuję za pomoc, jaką otrzymaliśmy w roku poprzednim i prosimy o dalsze wspieranie działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie. Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo za bardzo merytoryczne wystąpienie. I chciałem zapytać wszystkich Państwa radnych o to, czy ma jakieś pytania do pana komendanta. Pani przewodnicząca Urszula Całusińska, bardzo proszę. No, Straż Pożarna poradziła sobie z tymi wichurami, które ostatnio były. Czy były jakieś dużo tych wyjazdów?
I ile sił trzeba było tam zorganizować? Już odpowiadam. W ostatnim czasie mieliśmy kilka takich dni wiecznych, gdzie ten wiatr narobił dużo szkód. Z informacji, które tutaj mamy, mieliśmy 150 zdarzeń, w których uczestniczyły zarówno jednostki ochotniczych straży pożarnej, jak i Państwowej Straży Pożarnej. Mieliśmy zerwanych około, uszkodzonych 17 dachów i poszyć dachowego. Nie było zerwanego żadnego dachu. Nikt nie ucierpiał, nikt nie dostał rany, a tym bardziej nikt nie zginął. Także mimo tak dużego i silnego wiatru daliśmy sobie doskonale radę. Także dziękuję. Jak zwykle zresztą, panie komendancie, dziękuję bardzo. Proszę państwa, ja myślę, że będę wyrazicielem opinii i chęci takiego zgłoszenia podziękowania w imieniu własnym wszystkich mieszkańców powiatu częstochowskiego i nas wszystkich tutaj, którzy jesteśmy na dzisiejszej sesji, za tą działalność, która została tutaj zaprezentowana. Wiemy o tym, że możemy zawsze na państwa liczyć. Proszę przekazać te podziękowania dla wszystkich pracowników, całego personelu. Myślę, że to chociaż w ten sposób będziemy mogli wyrazić swoją wdzięczność za to, co robicie dla nas, dla mieszkańców powiatu. Czujemy się z wami bezpiecznie. A przy okazji jeszcze mówiąc o strażach pożarnych, chciałem złożyć gratulacje panu staroście, który został komendantem. Prezesem, przepraszam. Komendanta mamy tutaj. Państwowej, znaczy Ochotniczych Straży Pożarnych, Związku Ochotniczych Straży Pożarnych na ostatnim zjeździe został wybrany na kolejną kadencję, na to bardzo, bardzo trudne i odpowiedzialne stanowisko, dlatego że jak wspomniał już tutaj pan komendant, nie prezes, tylko komendant, no jest ta współpraca bardzo ścisła i faktycznie ja będąc, jeżdżąc po powiecie, będąc w wielu miejscach, widzę cały czas tą dobrą i owocną współpracę między Państwową Strażą Pożarną a Ochotniczą Strażą Pożarną. Panie starosto, jeszcze raz gratulacje. Życzę dużo sił na tym stanowisku. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Proszę bardzo. Pani Przewodnicząca Urszula Całusińska. Chciałam przyłączyć się do podziękowań. Kto ratuje jedno życie, to tak jakby ratował cały świat, powiada pismo. Proszę państwa, mamy niezwykły zaszczyt, że dziś możemy podziękować tym, którzy są zawsze przy nas i cieszą się niekłamanym i ciągłym szacunkiem. Na strażaków można liczyć w każdym czasie, czy to dzień, czy to noc, czy wichura, czy powódź. Tam, gdzie najtrudniej, idą strażacy. Idą jako pierwsi i to wymaga od nich niezwykłego przygotowania merytorycznego i fizycznego, psychicznego również, bo to oni rozcinają samochody, z których wydobywają bardzo często pokiereszowanych ludzi. To oni wchodzą na dachy bez względu na wysokość, żeby ratować resztę dobytku ludzi. Tam, kiedy wichura przegina człowieka, oni są. Wiszą tam wysoko i nakrywają czym tylko mogą, by ten poszkodowany był mniej poszkodowany. To są ludzie niezwykle, powiedziałabym, gotowi do tego, żeby służyć. I w ich wykonaniu to słowo, służba, jest jak najbardziej adekwatne do tego, co robią. Proszę przyjąć najserdeczniejsze podziękowania społeczeństwa powiatu częstochowskiego. No bo bez strażaka ani rusz. Chciałabym jeszcze podkreślić działalność straży właśnie w dziedzinie kultury na wsi. Orkiestry, marżonetki, współpraca z kościołem. Wtedy, kiedy trzeba zabezpieczać w Boże ciało, ozdabiać grób właśnie strażakami, grób pańskich Wielkanoc, też można liczyć na strażaków. Panowie, jesteście niezwykli, godni szacunku i powiedziałabym, to podziękowanie wam się należy.
Dziękuję. Bardzo, bardzo takie wystąpienie emocjonalne. Dziękuję, bo wszyscy przyłączamy się do tych życzeń. Panowie brygadierzy, panowie komendanci, jeżeli chcecie z nami pozostać, zapraszamy. Ale wiem, że jest gorący czas. W takim razie jeszcze raz serdecznie dziękuję. A my przejdziemy do następnych punktów obrad. Proszę Państwa, mamy w punkcie 8 podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej powiatu częstochowskiego na lata 2022-2028. Materiał macie Państwo zawarty w druku numer 1. I zapytam wszystkich Państwa radnych, czy są jakieś pytania, jakieś uwagi, czy głosy w dyskusji na temat tej uchwały. Bardzo proszę. Nie widzę, w takim razie proszę bardzo o przegłosowanie tejże uchwały. Bardzo proszę. Dzwonię do kolegi Wuchala. Zapytam o to, jak głosuje, bo jakiś techniczny problem jest. Halo? Chciałem zapytać kolegę, jak kolega głosuje w tym głosowaniu na temat... Halo? Proszę? Halo? Za. Dobrze, dziękuję bardzo. W takim razie za przyjęciem tej uchwały głosowały 24 osoby, jedna wstrzymała się od głosu. W punkcie następnym mamy podjąć uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu częstochowskiego na 2022 rok. Materiał zawarty w druku numer 2. I chciałem zapytać, czy macie Państwo jakieś uwagi, propozycje do projektu tej uchwały. Nie widzę tutaj głosów w tej sprawie, w dyskusji. W takim razie proszę o głosowanie. Kolego starosto. Poczekamy chwilę na jeszcze dwie osoby, które nie oddały głosu. Mamy jeszcze jedną osobę, kolegę Wuchala, do którego tutaj dzwonię. Halo? Halo? Zapytam kolegę, jakie jest głosowanie w pana? Jest pan za? Dobrze, dziękuję. Halo? Tak, tak, tak. Mam już wynik, dziękuję bardzo. 24 osoby zagłosowały za przyjęciem uchwały, jedna wstrzymała się od głosowania. Stwierdzam, że Rada Powiatu w Częstowie przyjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu częstowskiego na 2022 rok. W punkcie 10 mamy podjąć uchwałę w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 21 grudnia 2021 roku. Do Rady Powiatu wpłynęła petycja, która
wzywa do wydania zakazu stosowania maseczek ochronnych, stosowania kwarantan i izolacji medycznej oraz stosowania szczepionek mRNA. Te wszystkie, ta petycja została rozpatrzona przez merytoryczną komisję i wynik jest taki, że wyżej wymieniona komisja zaproponowała następujące brzmienie uchwały. Po zapoznaniu się z petycją z dnia 21 roku wzywającą do wydania zakazu stosowania maseczek ochronnych, stosowania kwarantan i izolacji medycznej oraz stosowania szczepionek mRNA, Rada Powiatu Częstochowskiego nie uwzględnia petycji. Uzasadnienie rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały, który przedstawiłem Państwu przed chwilą. W związku z powyższym, ponieważ mam taki obowiązek, proszę o przegłosowanie tej uchwały. Bardzo proszę. Halo. Tak, chciałem zapytać, jak kolega głosuje w sprawie tej uchwały. Za. Dobrze. Dziękuję. 25 osób zagłosowało za przyjęciem tej uchwały, której brzmienie przedstawiłem przed chwilą. Proszę Państwa, przechodzimy do następnego punktu obrad. A jest nim sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Częstochowskim. Materiał został zawarty w druku numer 4. Rozpatrywany był na merytorycznych komisjach. W związku z powyższym otwieram dyskusję nad tym sprawozdaniem. Nie widzę tutaj głosów w dyskusji. W takim razie bardzo proszę o przegłosowanie tegoż sprawozdania, bo mamy taki obowiązek. Już dzwonię do kolegi Adama. No coś ma problem, jakiś techniczny prawdopodobnie, bo nawet telefon nie działa, nie wiem. Dobrze, dziękuję. Wynik głosowania jest następujący. 25 osób zagłosowało za. W związku z powyższym stwierdzam, że przyjęliśmy uchwałę w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Częstochowskim za 2021 rok. W punkcie 12 mam sprawozdanie z gospodarowania powiatowym zasobem nieruchomości na 2021 rok. I tutaj materiał Państwo otrzymaliście w druku numer 5.
Proszę, otwieram dyskusję nad tym punktem, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Nie ma chętnych do zabrania głosu, do głosu w dyskusji. Proszę o przegłosowanie tego sprawozdania. Czekałem chwilę na jeden jeszcze głos. Wiemy wszystko. Z opóźnieniem ten internet działa w Mykanowie. 25 osób zagłosowało za przyjęciem uchwały, którą zacytowałem, zapowiadając to głosowanie. W następnym punkcie mamy sprawozdanie stałych komisji Rady Powiatu z działalności w 2021 roku. Wszystkie materiały są zawarte w druku numer 6. Ja będę głosował po kolei każde sprawozdanie, żeby była możliwość ewentualnie zagłosowania przeciw czy wstrzymania się w sprawie sprawozdań poszczególnych komisji. I mamy pierwsze sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i bardzo proszę o ewentualne uwagi do tego sprawozdania. Czy macie Państwo jakieś propozycje, uwagi? Poczekamy sekundę. Dobrze, dziękuję. Nie ma głosów w dyskusji. W takim razie proszę o przegłosowanie tego sprawozdania. Proszę Państwa, ponieważ nie mogę się połączyć z kolegą, a mamy wynik głosowania, nie mamy jednego głosu, więc ponieważ jest 24 głosy są za, uznaję, że przy jednym braku głosu, czyli głosowania, proponuję, no stwierdzam, że przyjęliśmy sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Kolejne głosowanie dotyczy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. I teraz też zapytam Państwa, czy macie jakieś uwagi odnośnie tegoż sprawozdania. Nie widzę w takim razie. Bardzo proszę o zagłosowanie za tym sprawozdaniem.
Halo? Kolego Adamie, ja chciałem zapytać, bo mamy problem jakiś techniczny. Jakie będą kolegi głosowania w sprawie kolejnych sprawozdań? Ja nie słyszę. Dobrze, to w takim razie będzie po kolei to. Mamy głosowanie, wynik, dziękuję bardzo. Jest 25 głosów za. W związku z tym przyjmujemy to drugie sprawozdanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i mamy kolejne sprawozdanie Komisji Budżetu. I również zapytam Państwa o to, czy macie jakieś uwagi, propozycje do tego punktu, do sprawozdania tejże komisji. Dziękuję bardzo, nie widzę głosów, to proszę w takim razie o zagłosowanie. Bardzo proszę. Halo? Że nic i tak nie słychać, nie wiem o co chodzi. Telefon mamy dobry, łącza dobre, nie słychać kolegi Adama, ale zagłosował za. W związku z tym stwierdzam, że 25 osób zagłosowało za tym sprawozdaniem. Mamy następne sprawozdanie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Promocji. I tutaj też otwieram dyskusję. Bardzo proszę. Nie widzę chętnych. Zapraszam, proszę o głosowanie. Co musisz? Jeszcze kolega Mieczysław i kolega Adam Wochal właśnie został. Poczekajmy chwilę, jakiś problem techniczny jest. Telefon nie działa. Jeżeli nie będzie głosu, jest. Dziękuję bardzo. W takim razie wszyscy Państwo zagłosowaliście za, czyli przyjmujemy komisję, sprawozdanie Komisji Edukacji, Kultury, Promocji i Sportu. W następnym głosowaniu poproszę o głosowanie nad sprawozdaniem Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony, ale przed głosowaniem proszę o dyskusję. Nie widzę chętnych do dyskusji. W takim razie bardzo proszę o zagłosowanie za tym sprawozdaniem.
spróbuję jeszcze zadzwonić do kolegi Wochala. Jeżeli się nie dodzwonię, to uznam, że nie ma głosu i przedstawię Państwu wynik głosowania, chyba że uzyskamy internetowe potwierdzenie. Dobrze, proszę Państwa, mamy tu głosowanie. Ile razy zadzwonię, tyle razy jest głosowanie. 25 osób zagłosowało za tym sprawozdaniem. Mamy jeszcze jedną komisję, sprawozdanie Komisji Samorządności i Bezpieczeństwa i oczekuję również głosów ewentualnych w dyskusji. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Proszę o głosowanie. Czy koleżanka Edyta Wierzbińska i Adam Wochal. Czekamy na głosy. Ja wiem, ale jeszcze spróbuję do, bo tu nie mam jeszcze koleżanki Edytki. Nie, poczekaj. Od niego i tak chyba nie dostanę, dopiero jak zadzwonię. O? Dzień dobry. O, właśnie mamy głos. Dzień dobry, dziękuję. Za... Pozdrawiam z Częstochowy, Grada Powiatu i już mamy głos. Dziękuję bardzo. Mamy wszystkie głosy. Dziękuję bardzo. 25 osób zagłosowało za sprawozdania Komisji Samorządności i Bezpieczeństwa. Przyjęliśmy te wszystkie sprawozdania zawarte w punkcie 13, więc przechodzimy do punktu 14, czyli informacja zdrowia. Właśnie najważniejsze zdrowie jest sprawozdanie Komisji Zdrowia i Polityki. Dobrze, bardzo proszę. Proszę o dyskusję ewentualną w tym punkcie. Nie możemy pominąć Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej, absolutnie. Nie widzę głosów w dyskusji, zapraszam do głosowania. Bardzo proszę o zagłosowanie. Odpowiedzialność na mnie spada, ale okej. Proszę liczyć na nasze wsparcie. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Nie, kolega Krzysztof tutaj prezentuje nasze stanowisko, prawdopodobnie odnośnie tego oświadczenia, dlatego tutaj ja zaprezentuję za chwilę wynik głosowania. Poczekamy jeszcze na kolegę Adama Wochala. To już jest pan starosta. Panie starosto, gdyby pan był uprzejmy jeszcze zagłosować nad sprawozdaniem Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej, byłbym wdzięczny. To bardzo proszę. Dziękuję bardzo. 25 osób jest za przyjęciem tego sprawozdania. W związku z powyższym zakończyliśmy ten panel głosowania nad sprawozdaniami. Przyjęliśmy wszyscy jednogłośnie. W takim razie bardzo proszę, przejdziemy do punktu 14. Informacja o umorzonych, odroczonych i rozłożonych na raty należnościach powiatu w drugim półroczu 2021 roku. I tutaj mamy druk numer 7, który zawiera tą informację. Zapytam, czy Państwo macie jakieś uwagi ewentualnie o tych, dotyczącej tej informacji.
widzę. W takim razie uważam, że zapoznaliśmy się z tą informacją, nie musimy jej głosować. Mamy następną informację o wysokościach średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez powiat. I tu również oczekuję głosów w dyskusji. Jeżeli nie usłyszę ich, to nie zobaczę, to przejdziemy do następnego punktu i uznam, że przyjęliśmy tą informację. Dziękuję bardzo. Nie ma uwag, w takim razie przyjęliśmy tą informację. Przechodzimy do punktu następnego, punktu 16, korespondencja, która wpłynęła do Rady Powiatu. Proszę Państwa, w punkcie pierwszym jest właśnie petycja, nad którą żeśmy dzisiaj pochylili się i procedowali ją, odrzuciliśmy ją. To jest petycja Fundacji Tesli z dnia 21 grudnia 2001 roku, wzywające do uchwalenia uchwał umożliwiających podjęcie działań ratowniczych poprzez wydanie zakazu stosowania maseczek ochronnych, stosowania kwarantan i izolacji medycznej oraz stosowania szczepionek mRNA w czasie pandemii. Drugi punkt to było zapytanie pana wojewody śląskiego o termin procedowania oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego na 2021 rok. Poinformowaliśmy pana wojewodę o planowanym terminie sesji. W trzecim punkcie był apel Rady Gminy Godów o proporcjonalny udział w dochodach publicznych jednostek samorządu terytorialnego zgodny z ich zadaniami. Przekazano ten apel do Komisji Budżetu. W punkcie czwartym mamy apel Sejmiku Województwa Śląskiego zachęcający do szczepień przeciwko COVID-19. Przekazano do Komisji Zdrowia. W punkcie piątym mamy apel Rady Gminy Psary o proporcjonalny udział w dochodach publicznych jednostek samorządu terytorialnego zgodny z ich zadaniami. Przekazano do Komisji Budżetu. W punkcie szóstym mamy następny apel tejże gminy Psary o rozważenie zasadności proponowanych zmian w prawie oświatowym. Przekazano ten apel do Komisji Edukacji. W punkcie siódmym informacja powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej o przesunięciu terminu sprawozdania z działalności na 2021 rok. W punkcie ósmym informacja marszałka województwa śląskiego dotycząca wyborów do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego w 2022 roku. Następnie mamy podziękowania za współpracę od odchodzącego na emeryturę komendanta miejskiego Policji Dariusza Atłasika. W punkcie 10 odpowiedzi na interpelacje radnych. W następnym punkcie projekty uchwał, informacje, petycje, sprawozdania będące przedmiotem obrad, dzisiejszych obrad. W punkcie 12 mamy oferty szkoleń, zaproszenia, zawiadomienia o sesjach Rady Gminy, etc., etc. I to wszystko, jeśli chodzi o korespondencję. W punkcie 17 mamy wnioski i oświadczenia radnych oraz komunikaty. Czy macie Państwo jakieś? Bardzo proszę, Pan Przewodniczący Markowski. Proszę, tutaj zapraszamy do mównicy. Panie Przewodniczący, Panie Starosto, Szanowni Państwo. Miałem dzisiaj nie być osobiście na tej sesji, pracować tak jak wiele z osób zdalnie. Natomiast przyjechałem, bo sytuacja jest szczególna. Nikt z nas nie planował przecież tej sesji w dniu wybuchu takich działań wojennych na Ukrainie. Jestem tą osobą, która dawno temu już, bo to wiele lat upłynęło, byłem wtedy radnym pierwszej kadencji powiatu, wnioskował o to, żebyśmy jako powiat częstochowski podpisali porozumienie z ówczesnym powiatem sniatyńskim. To się stało i przez wiele lat ta przyjaźń, może mogę tak spokojnie powiedzieć, jest kontynuowana mimo zmian formalnych, administracyjnych na Ukrainie i zniknięcia jakby powiatu sniatyńskiego, czy wchłonięcia go w większy organizm powiatowy. Wielu z nas było tam, nie tylko w Sniatyniu i okolicach, ale w różnych miejscach Ukrainy, w różnych konstelacjach, różnych sytuacjach i cieszy mnie to, że ta sesja rozpoczęła się od właśnie przyjęcia jednomyślnego stanowiska co do naszego sprzeciwu, niepokoju i protestu przeciwko temu, co się na Ukrainie teraz rozgrywa. Myślę, że wszyscy łudziliśmy się, że jednak do tych działań wojennych nie dojdzie, ale stało się.
możemy liczyć tylko na to, że naród ukraiński, któremu Rosjanie odmawiają prawa do właśnie bycia narodem, a przecież oni są państwem, mieliśmy okazję tam bywać na ich uroczystościach narodowych, że sobie z tym najazdem wojennym poradzą przy wsparciu różnych państw, w tym Polski. I myślę, że każdy z nas, mieszkańców powiatu, jest chętny do tego, żeby naszym przyjaciołom nie tylko stamtąd, nie tylko z powiatu sniatyńskiego, nie tylko z tamtego rejonu, w tej sytuacji bardzo trudnej dopomóc, starać się dopomóc na tyle, na ile jesteśmy w stanie to uczynić, czy dać schronienie, czy jakąś inną formę pomocy. Również ze swojej strony myślę, że naszego klubu Prawa i Sprawiedliwości mogę spokojnie taką deklarację złożyć, chęci pomocy i współdziałania, tak jak jednomyślnie, niezależnie od naszych poglądów politycznych, przyjęliśmy dzisiaj to stanowisko. Życzymy naszym przyjaciołom wszystkiego, co tylko najlepsze, dużo siły i wytrwałości w tej bardzo trudnej sytuacji. Jeszcze raz deklarujemy chęć daleko idącej pomocy narodowi ukraińskiemu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Głosowanie przez aklamację za oświadczenie, które wydaliśmy na początku, no jest jednoznaczne i cieszę się, że wszyscy, mimo różnych poglądów politycznych, jesteśmy wszyscy za tym oświadczeniem i przyjęliśmy go przez aklamację. Dziękuję, panie przewodniczący. Chciałem zapytać, czy jeszcze macie państwo jakieś uwagi, propozycje, komunikaty w tym punkcie? Nie widzę. Internetowo też nie widzę. Dziękuję. W takim razie zamykam obrady 33. sesji Rady Powiatu Częstochowskiego. Dziękuję bardzo.